Znamy przyczynę wypadku Sylwii Peretti. Chodzi o stan zdrowia gwiazdy. Sylwia Peretti w poniedziałek, 2 września miała wypadek samochodowy niedaleko miejscowości Głogoczów. Policja szybko potwierdziła, że w chwili zdarzenia kierująca była trzeźwa. Teraz menadżer oficjalnie poinformował, że przyczyną kolizji jest stan zdrowia gwiazdy. Co się dzieje? Poznaj szczegóły. W czwartek 12 września w sieci pojawił się komunikat policji na temat okoliczności wypadku samochodowego Sylwii Peretti. Wiadomo na pewno, że Sylwia Peretti w momencie kolizji nie była pod wpływem alkoholu i nie dostała żadnego mandatu. Są natomiast gorsze wieści, które przekazał menadżer gwiazdy. Okazuje się, że Peretti straciła za kierownicą przytomność. Po wypadku Sylwii Peretti w sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo plotek. Dziennikarze i fani snuli domysły, co tak naprawdę wydarzyło się w momencie, kiedy auto gwiazdy zjechało z drogi. Wypadnięcie pojazdu z drogi nastąpiło wskutek utraty przytomności. Aby uciąć bezsensowną falę domysłów, spekulacji i fałszywych oskarżeń, informuję, że wypadnięcie pojazdu z drogi nastąpiło wskutek utraty przytomności. Auto jechało z prawidłową prędkością, zjechało z drogi, przejechało przez rów i zatrzymało się na drzewach, wyjaśnił Adam Zajkowski w oficjalnym oświadczeniu. Menadżer Peretti dodał, że badania nie wykazały ani alkoholu, ani innych zakazanych za kierownicą substancji w ciele jego podopiecznej. Jeśli chodzi o stan zdrowia kierującej pojazdem, są to dane wrażliwe i nie mogę udzielać takich informacji, poinformował pudelek.pl Podkę. Dawid Wietrzyk, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Myślenicach. Do kolizji drogowej z udziałem Sylwii Peretti doszło 2 września, godzina 15:00, celebrytka jechała Mercedesem. Nagle w pobliżu stacji benzynowej auto miało wypaść z drogi na zakręcie i uderzyć w drzewo. Klątwa Peretti? Ponad roku temu, w nocy z 14 na 15 lipca w wypadku samochodowym w Krakowie zginął syn Sylwii Peretti. W wypadku życie stracili także trzej jego koledzy. Auto dachowało na bulwarze Czerwieńskim. Z ustaleń prokuratury wynika, że samochodem kierował syn gwiazdy programu Królowe Życia. W momencie tragicznego wypadku miał mieć 2,3 promila alkoholu we krwi. Nie znajdował się pod wpływem innych substancji odurzających.